Dzień dobry, Zero Ekranowe, Tomasz Raczek. Zapraszam na kolejny zestaw wiadomości ze świata filmu i na dwie rozmowy o filmach, które są w tej chwili na ekranach kinowych w Polsce. O filmie Terapia dla par i Kot Zła. Ten drugi to horror. A więc zaczynamy. Partnerem głównym kanału Zero jest Rocketjobs.pl, portal z tysiącami ofert pracy. Wejdź i zacznij zarabiać więcej. Odkryj kino które wychodzi poza ramy. Philips Ambilight TV Kopiuj kupony najskuteczniejszych graczy w strefie inspiracji STS. Netflix pokazał kulisy ostatniego, czyli piątego sezonu serialu Stranger Things. To jest no, wielki przebój Netflixa, więc należy oczekiwać, że i tym razem przyłożono się do jego produkcji. Zdjęcia do serialu przewiduje się, że będą zakończone w grudniu tego roku, a emisja oczywiście w przyszłym roku, w 2025. Już wiadomo, że będzie to serial wyjątkowy. No, oczywiście nadzieje są takie, że będzie to najlepszy z pięciu już sezonów. Tym bardziej uzasadnione, że za najlepszy jak dotąd uważano, Sezon czwarty. Jaki będzie ten sezon? Jedna z aktorek Maja Hawk powiedziała ostatnio, że to będzie sezon składający się nie tyle z ośmiu odcinków, ile z ośmiu pełnowymiarowych filmów. Człowa aktorka tego serialu, Millie Bobby Brown, śmiała się, że kiedy zaczynała pracować dla Stranger Things i kręcić ten serial, miała 10 lat, a teraz ma 20 lat. No i nie może uwierzyć, że ten czas tak szybko mija i żona jest już innym człowiekiem właściwie. No nie może być tak, że Netflix ogłasza coś o swoim przeboju, a HBO nic by na to nie odpowiedziało. Więc odpowiedziało. Szefowa HBO Francesca powiedziała, że już zdecydowane są wszystkie szczegóły dotyczące produkcji trzeciego sezonu serialu Euforia. Też wielkiego przeboju z kolei HBO. W tym trzecim sezonie, którego realizacja rusza w styczniu 2025 roku zagrają oczywiście Zendaya, Sydney Sweeney i oczywiście Jacob Elordi. A jaki będzie styl tego sezonu, w jakim charakterze, Wiemy jedno, bo nie jeszcze wiele wiemy, ale wiemy jedno, że to będzie styl filmu noir, mroczny, mroczny i jednocześnie stylowy. Brzmi dobrze. Wiadomość na temat Aleka Boldwina, który miał do niedawna jeszcze sprawę sądową, ale została ona zamknięta. O. Współudział w śmierci operatorki filmowej Haliny Hutchins na planie filmu Rust, w którym grał główną rolę, którego był producentem. No i grając główną rolę, z jego rewolweru wystrzelona została kula w stronę operatorki kręcącej go w tym momencie kamerą śmiertelny postrzał, bo Halina Hutchins zmarła. No i oczywiście był oskarżony o przyczynienie się do jej śmierci. Mówił, że to nieprawda, nie, nie przyjął oskarżenia, bo powiedział po pierwsze, że nie wiedział, że broń, która była rekwizytem, była nabita prawdziwym ostrym nabojem, a po drugie, że nawet nie pociągnął za cyngiel i nie strzelił. Po prostu pistolet, yy, czy rewolwer, rewolwer wystrzelił sam. Sąd nie tyle dał wiarę jemu i jego wyjaśnieniom, ile powiedział. Dosłownie, cytuję, co powiedziała pani sędzia Mary Marlowe Summer, że prokuratura zataiła dowody, które mogły rzucić nowe światło na to, w jaki sposób ostre naboje trafiły na plan filmowy. Czyli, że tu jest wina prokuratury, a nie Aleka Baldwina. Krótko mówiąc, został uniewinniony. Sprawa jest zamknięta. Nie ma możliwości, żeby się od niej odwołać. Gdy Alek Baldwin o tym się dowiedział rozpłakał się na sali sądowej. A jaki jest dalszy ciąg tego filmu Rast? On został ukończony. Jest gotowy, jest zmontowany, ale nikt, żaden dystrybutor nie chce podjąć się dystrybucji tego filmu. Żaden producent nie chce kupić tego filmu. Więc film pozostaje gotowy, ale niewyświetlany. Czy pamiętacie Daniela Craig'a jako agenta 007 Bonda, Jamesa Bonda? Wszyscy go pamiętamy ale już od jakiegoś czasu nie gra i nie będzie grał Bonda. Natomiast y, zgodził się wystąpić jako model prezentujący kolekcję mody na jesień-zimę 2024 i jest to moda domu mody Lewe, która prezentuje... Świat grafiki, malarstwa, artystycznej wyobraźni Richarda Hawkinsa. Całkowicie przeciwny temu, co pamiętamy na temat Jamesa Bonda i filmów o Agencie 007. Okazuje się, że Daniel Craig w tej takiej artystycznej, miękkiej roli wypada równie dobrze... I potrafi pokazać, że te wydawałoby się no, abstrakcyjne i nieżyciowe projekty mogą okazać się bardzo sexy i mogą okazać się nawet w praktyce gotowe do używania. Zobaczcie, jak to wygląda na zdjęciach, które przygotował David Sims. A więc papież nie żyje. Tak się zaczyna film Konklawę, w którym Ralph Fiennes gra główną rolę. Konklawę to, jak wiemy, takie spotkanie najwyższych władz Kościoła katolickiego, podczas którego wybiera się nowego papieża. No i jednym z biorących udział w tym wyścigu jest kardynał Lorenz, grany przez Ralpha Fainsa. Tylko on ma kryzys wiary i jest bardzo uczciwym człowiekiem, i takim, który chyba się bardzo nadaje na papieża, ale staje wobec kontrkandydatów, którzy za kulisami prowadzą różne rozgrywki. Nieca, nie zawsze czyste, nie zawsze uczciwe. On ma tego świadomość i to jego kryzysu wiary nie, nie, nie pomaga zażegnać. Co się stanie? Jaka będzie rola Ralfa Fainsa w Konklawę, to się okaże już niedługo, bo premiera tego filmu jesienią w listopadzie 2024 roku. A obok yy, Ralfa Fainsa zobaczymy Izabelę Rossellini, między innymi Stanleya Tucci czy Johna Lito. Bardzo, bardzo czekam na ten film i bardzo jestem ciekawy, bo podobno Ralph Fiennes się y, przyłożył, nauczył się włoskiego, nauczył się łaciny, żeby być wiarygodnym kandydatem na papieża. Powiedziałem premiera w listopadzie 2024 i to prawda, ale w USA, a jak będzie u nas, to nie wiem. Teraz będzie kinoterapia, bo wiem, że bardzo lubicie kinoterapię, a szczególnie wtedy, kiedy jest obok mnie dr Armen Mehakian. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale bardzo jest film a propos tego, co potrafisz jako psycholog, psychoterapeuta również i zajmujesz się w ogóle nie tylko psychologią. Kinoterapią, ale również czasem taką przedsądowymi spotkaniami. No tak, do, dla doprecyzowania jestem również terapeutą par oraz mediatorem rodzinnym, czyli takim, który, taką osobą, która uczestniczy w tym konflikcie rodzinnym, kiedy trzeba podejmować jakieś trudne decyzje. Perfekcyjnie. Dokładnie tego nam było potrzeba przy filmie Terapia dla Par. To jest film hiszpański, który możemy teraz oglądać w kinach i który obaj już widzieliśmy. I to jest film, w którym trzy pary, Przychodzą zaproszone przez swoją psychoterapeutkę. Nie wiedząc o tym, że, że on, bo on, każda z tych par małżeńskich myśli, że idzie na spotkanie z psychoterapeutką, ale to jest podstęp, ponieważ okazuje się, że jej nie ma i nie będzie. Natomiast są trzy pary i że jakby rękami innych ludzi psychoterapeutka chce wykonać swoją robotę. I pierwsze pytanie jest takie, czy tu nie ma jakiegoś nadużycia w tym pomyśle? Czy jest możliwe w psychoterapii, żeby nie psychoterapeuta no, pomagał pacjentowi, tylko żeby kazał wzajemnie sobie pacjentom rozstrzygnąć te sprawy? Bardzo dobre pytanie. Więc tak, po pierwsze trzeba zacząć od tego, że to jest film, więc to, co tam się dzieje, no, tak się nie dzieje w, w rzeczywistym życiu i e, tak dokładnie się nie dzieje rzeczywiście. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie rzetelnie, czy tak się da, żeby to nie psychoterapeuta pomagał tylko pacjenci w sobie nawzajem, pomagali, czyli uczestnicy procesu jak najbardziej, bo na tym polega proces grupowy na przykład, mhm. czyli e, uczestniczenie w jakichś takich aktywnościach, gdzie jest więcej niż jedna para i uczenie się od siebie nawzajem i zwracanie uwagi na pewne rzeczy, właśnie bez, bez psychoterapeuty. Czasami oczywiście to odbywa się tak, że to nie jest tak, że nie ma w ogóle osoby moderującej rozmowy, jest tam ktoś, kto bierze odpowiedzialność za cały proces, ale... W, powiedziałbym nawet, że jest większa jakość tej nauki, kiedy się uczymy od siebie nawzajem. Dobrze, to powiedz mi w takim razie, jaka jest różnica pomiędzy taką metodą, gdzie obcy ludzie są sobie e, no, stawiani naprzeciwko siebie i mają się dowiedzieć wzajemnie o swoich problemach i sobie jakoś pomóc poprzez spojrzenie z drugiej strony, od takiego zwyczajnego w życiu interesowania się życiem sąsiadów, podglądaniem ich i radzeniem, że pani Jurkowska, wie pani, jak ten mąż będzie na panią krzyczał, pani zrobi to i tamto. To, to jaka tu jest różnica? Bo tak na pierwszy rzut oka to jest to samo. Duża jest różnica i tu znowu nie mówimy o tym, co się tam na tym filmie dzieje, dokładnie, bo to jest. No, to tak się nie dzieje w procesie terapeutycznym, ale różnica zasadnicza między tym, że ktoś może nam zwrócić uwagę na jakąś sprawę w trakcie jakiegoś procesu, mhm. a rozmowa z sąsiadem jest taka, że w tym procesie są pewne zasady, jest to moderowane i bardzo ważna rzecz, mówimy o własnych odczuciach, nie oceniamy, nie krytykujemy, nie radzimy, nie rozwiązujemy czyichś problemów, tylko mówimy o tym, jak ja się poczułem, kiedy ty to powiedziałeś, albo jak, mhm. kiedy, kiedy ja widzę i to widać w filmie, bardzo ciekawie, możemy jakieś fragmenty, prawda? No, Ostrożnie i zdradzają. Tak. te punkty zwrotne. No, no więc właśnie. Bo, na przykład tam jest taka scena, że hmm, jedna z par, hmm, w tej parze jest pani, która od początku rzeczywiście wygląda, jakby coś się działo. Jak ja na ona nią, taka była wystraszona, taka wycofana i w ogóle. I tam jest taka scena, że ona chciała coś powiedzieć i pyta męża, czy, 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 mogę, czy mogę? I na to reaguje inna para zupełnie naturalnie, na przykład z zdziwieniem, albo potem z zainteresowaniem pyta, czy w innych sprawach też. Czy tak zawsze musi być? I tak dalej. Czyli odpowiadając precyzyjnie na twoje pytanie, jaka jest różnica, to różnica jest taka, że możemy bez oceny i bez, bez krytyki usłyszeć jakiś bardzo rzetelny, rzetelną informację zwrotną, jak wyglądamy w oczach innych. I to jest duża wartość. Natomiast jak to robi sąsiad, to zazwyczaj ma jakieś, jakieś swoje Potrzeby albo powody, i bardziej robi to ze względu na siebie niż ze względu na tego, do kogo mówi. A czy w takiej sytuacji, kiedy no, podejmowałeś w ogóle takie y, metody, stosowałeś, że zestawiałeś swoich pacjentów? Nie, nie dzieje się to bez zgody uczestników. O, chciałem zapytać o zgodę. Czy to może być zaskoczenia? Nie. Bo tu mamy w filmie zaskoczenie. Nie, nie może tak być. To jest, to jest nietyczne, to jest niezgodne w ogóle z zasadami psychoterapii w ogóle, ponieważ psychoterapia polega na tym, że na wszystko, co się w tym procesie dzieje, musi być zgoda uczestników. Natomiast proces grupowy polega na tym, że no nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć. I ludzie mają swoje opinie, swój temperament. Więc nawet jeśli ktoś, pary, kilka par, na przykład zgodzi się na udział w procesie grupowym, no to nie można um, reżyserować, co powie inna para albo jaka będzie reakcja. I czasami może dojść do takich intensywnych emocji, ktoś może się poczuć urażony, kiedy usłyszy, że słuchaj, to co ty robisz to jest przemoc. Na przykład, tak, tak, wprost, tak wprost coś takiego usłyszy. Natomiast nie może tak być, że ktoś się zdecyduje zdecydu na terapię pary, a potem ma jakieś niespodzianki w postaci właśnie, y y że nagle nie ma terapeuty, a terapeuta tam są inni uczestnicy. Ale słuchaj, powiedziałeś słowo przemoc. Dobrze, więc jeżeli na przykład przychodzi do ciebie pacjent, i ty, czy, czy para, i ty się orientujesz w pewnym momencie, że tam ma miejsce jakaś przemoc, czy ty masz obowiązek na przykład zawiadomić policję o tym? To zależy. Yy, yy, jakbym miał krótko odpowiedzieć na to pytanie, to powiedziałbym, że tak. Ale tu znowu chodzi o to, żeby odpowiedzieć sobie jako terapeuta czy jako inny specjalista udzielający pomocy w, w takich okolicznościach, jaki jest mój cel. Dlaczego ja to robię? Szalenie ważna sprawa, dlatego że moim zdaniem ten film, odkładając na bok jego wartość artystyczną, jest niezwykle przydatny do tego, żeby pokazać problem przemocy. I to jest też nie przez przypadek, że to jest hiszpański film, bo statystyki są zatrważające, jeśli chodzi tam o właśnie w Tak, Hiszpanii. dokładnie tak, jeśli chodzi o przemoc domową. Natomiast tam, ten film w bardzo charakterystyczny sposób pokazywał w moim odczuciu dwie strony przemocy. Z jednej strony mieliśmy do czynienia z przemocą taką, którą rozumiemy najczęściej jakąś taką bezpośrednią mm -hmm. fizyczną a z drugiej strony mieliśmy przemoc emocjonalną. Szalenie ciekawa sprawa, że zarówno ofiary tej przemocy się natychmiast skomunikowały ze sobą, jak i sprawcy, że, że mieli jakieś takie poczucie więzi. I to było ciekawe w tym, w tym filmie, ale wracając do Twojego no mają, pytania. Mają interesy podobne, bo jeżeli na przykład grozi tym sprawcom, że zostaną pociągnięci do, do, do mhm. odpowiedzialności, no to siłą rzeczy od razu starają się sobie pomóc w tym, żeby uniknąć tego. Prawda? Oprócz takiego świadomego działania jest też pewien sposób widzenia świata. Po prostu nam się wydaje, że mamy kogoś właśnie, kto nas rozumie, bo to, nie, to co my stosujemy, to nie przemoc, tylko ochrona, albo, albo to taki sposób wyrażam emocje, ja taki już jestem i tak dalej. Natomiast wracam do tego pytania, co powinien terapeuta robić. Mhm. To jest bardzo ważne pytanie. I teraz tak, terapeuta powinien przede wszystkim to nazwać. Jednym z warunków do podjęcia psychoterapii par jest to, żeby nie było przemocy takiej aktywnej. Mm -hmm. To znaczy, co innego, kiedy mówimy o pewnych zachowaniach przemocowych, mm -hmm. bo to może być przemoc emocjonalna, to jest ale ekonomiczna. Świadomy, bo właśnie ktoś może nie mieć świadomości, że to już jest przemoc. Dokładnie tak. Bez względu na to, jakiego, jakiej materii jest ta przemoc, mm -hmm. to psychoterapeuta ma obowiązek ustalić ustalić yy, właśnie co dokładnie się dzieje, i odpowiedzieć wtedy sobie na pytanie, czy to powinno być zgłoszone, czy to zgłoszenie spełni taką funkcję, że ochronimy ofiarę, czy, czy może niekoniecznie. Słowem, wiele elementów należy rozważyć, podejmując decyzję, w jaki sposób zadziałać, bo działać należy natychmiast i to, i to bezwzględnie, tylko jaki sposób, jakie działania powinny być podjęte, to, to już rozwaga mądrego psychoterapeuty. Natomiast jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, yy, wynikająca z praktyki pracy z parą, kiedy widzimy, że jest problem yy, przemocy to nie rozpoczynamy terapii pary tylko na przykład przedłużamy konsultację mamy następną drugą trzecią i Próbujemy pomóc tym ludziom zrozumieć, co się dzieje, że to jest przemoc, i na przykład zachęcić osobę stosującą przemoc do podjęcia terapii w tej sprawie. Mhm. I dopóki nie zaadresujemy tego tematu, dopóki nie nazwiemy bezpośrednio, co się dzieje, nie powinniśmy rozpocząć procesu psychoterapeutycznego, bo to samo w sobie będzie przeszkodą do tego, żeby pewne rzeczy zobaczyć. Także nie robimy tego tak, jak terapeutka tutaj w filmie zrobiła, ale, ale do końca nie możemy też mówić o Kogo chodzi i o co chodzi, i, i w ogóle co z tego wynika. Żeby zobaczyć ten film. Natomiast yy, yy, tutaj mam wrażenie, że w pewnym krzywym zwierciadle zostało pokazane coś, co jest istotą rzeczy, że należy zareagować mm -hmm. i należy podjąć działania niedelikatne, nie, nie jakieś mm -hmm. subtelne, tylko jasno nazwać yy, yy, przemoc przemocą, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie pomóc parze. No to teraz pytanie fundamentalne, które sobie zadawałem, oglądając film. Mianowicie. Jak poznać, czy ludzie, którzy sobie tutaj odpowiadają, robią to szczerze, czy się nie zagrywają? W końcu są różni, różni ludzie, o różnej wyobraźni, o różnym sposobie działania. Są tacy, którzy nieustannie w życiu grają i coś sobie wymyślają, tak do końca nigdy się nie odsłaniają i tak do końca nie wiesz, co oni myślą, mówiąc to czy tamto. Czy ten sam y, mechanizm nie zdarza się w trakcie psychoterapii. Zdarza się i to jest y, psychoterapii pary szczególnie i to jest jeden z największych y, problemów zasadniczo, bo to jest przeszkoda nie do pokonania. Czyli zasadniczo mówimy o tym, że psychoterapeuta to jest taki obcy człowiek w, w tym związku, który w ramach jakiegoś kontraktu postanawia wejść z nimi w relację i pomóc im pewne rzeczy zobaczyć. I to wejście Oświetlić. w relację. tak, oświetla, to. ale A, będąc... pokazuje. Ale zobacz, ale przyjrzyj się temu. Tak? Dokładnie tak. Robi to empatycznie, oczywiście z troską, nie, nie, nie oceniając. Nawet kiedy nazywa przemoc przemocą, robi to z troską. To, to jest bardzo ważne. I teraz wejście w relację z kimś, kto nigdy się nie odsłania, jest za żelazną maską, mhm. kto, kto chodzi w takiej zbroi stalowej, jest praktycznie niemożliwe. I teraz doświadczony psychoterapeuta bardzo szybko wyczuje to, zobaczy to. To znaczy nie można wejść w relację z osobą, która, y, która właśnie nigdy nie I mówi co prawdy. Wtedy I wtedy trzeba to nazywać. Y, trz trzeba powiedzieć szczerze. No, że... Albo, albo, tak? Albo, się, albo gramy szczerze, albo to nie ma sensu. W gruncie rzeczy tak, ale chodzi też o to, żeby w zależności od etapu pracy terapeutycznej, bo też nie wyobrażam sobie, żeby człowiek, który, którego przed, poznałem przed chwilą, byłem na trzech spotkaniach, żebym powiedział mu o jakichś takich rzeczach, które są dla mnie szalenie ważne i jakieś ukryte. Ale słuchaj, taki ktoś może chociażby po naszej rozmowie wiedzieć, że jeżeli odsłoni się za bardzo, a ma takie poczucie, że nie do końca w porządku jest i że robi. Rzeczy, które w zasadzie już są nazywane przestępstwem. No to jeżeli on się odsłoni i szczerze to przyzna, to będzie pociągnięty do odpowiedzialności, no bo ty możesz zgłosić to dalej. W związku z tym będzie się od początku chronił i bronił, żeby do tego nie doszło. Ciekawe, co mówisz, bo zazwyczaj osoba stosująca przemoc i to jest jedna z bardzo niewielu sytuacji, w których należy podjąć konkretne kroki, szczególnie kiedy dotyczy to dzieci. Mhm. Y więc to nie jest tak, że y przychodzimy do psychoterapeuty i my mu coś mówimy, a on przekazuje dalej, bo psychoterapeuta jest zawodem zaufania publicznego, y obowiązuje go tajemnica zawodowa, więc. Nie ma takiej jak możliwości. księdza. Bardziej ma, obowiązuje nas ustawa, która, yy, chociaż księdza być może też. Nie wiem. Słowem musimy, raczej jak adwokata, mhm. musimy się trzymać tego, że to, co się dzieje w gabinecie, nie wychodzi poza gabinet. Natomiast szalenie ciekawe jest to, że wbrew pozorom to, czego się obawiamy, czyli obawiamy się tego, że na przykład będzie widać, że stosujemy przemoc, to tego nie jesteśmy w stanie ukryć. Mhm. Bo bycie w takim stanie, kiedy właśnie próbujemy mówić wszystko w sposób wystudiowany, również jest bardzo przemocowe. Po prostu nie da się być w relacji, udając, że wszystko jest pod kontrolą, bo zobacz, że jeśli jest wszystko pod kontrolą, a jeśli chcemy coś ukryć, to musi być pod kontrolą, a kontrola w samą sobie jest pewną formą wywyższania się, przemocowego jakby przejęcia kontroli na przykład nad rozmową. Czyli może tak być, że psychoterapeuta dotknie jakiegoś tematu i zapyta o coś konkretnego, na przykład zapyta o to, jak pan myśli, dlaczego żona choruje na depresję. Mhm. Tak, zapyta. No a, a, ten, a ten. partner... Proszę, była chorowita. Tak, albo ona tak. W jej rodzinie wszyscy chorowali. Tak, albo, albo jakieś tam inne rzeczy. Lub odwrotnie, to też często się słyszy, że. Yy, ja zachorowałem lub zachorowałem na depresję przez moją żonę, mhm. ponieważ ona spowodowała tę depresję. I tu rolą psychoterapeuty jest to, żeby rzetelnie nazwać rzeczy po imieniu i że, że na pewno za tą depresją kryje się coś, co wymaga zrozumienia, ale to, że my się zmagamy z chorobą nie, nie jest winą na pewno partnera, partnerki. Co chcę powiedzieć, że sposób, jaki my mielibyśmy prezentować się tak właśnie pod kontrolą, bardzo wystudiowany sposób, żeby nie powiedzieć prawdy, Widać gołym okiem dla kogoś, kto ma doświadczenie pracy w relacji. Więc umiejętność nazywania tego, co się teraz dzieje, właśnie ta próba przejęcia kontroli nad rozmową, prowadzenie rozmowy w takim kierunku, w jakim byśmy chcieli, jest wystarczającym workiem tematów, żeby nie przejść dalej, dopóki nie ustalimy, na czym tak naprawdę ma polegać rzetelna psychoterapia. Do a propos gołego oka. Wracam do filmu Terapia dla par. I nie wchodząc już w szczegóły tego mm -hmm. filmu, ale muszę zapytać, czy tobie się wśród pacjentów zdarzyła aktorka lub aktor? Ależ. I czy aktorów jesteś w stanie rozpoznać, bo oni mają to w zawodzie, wiesz, zawodowo umieją udawać. Chcę powiedzieć, że umiejętności aktorskie są częste nie, to, nie tylko wśród aktorów, w związku z tym w tej części mogę odpowiedzieć, że tak, ale trzymając się pewnych, pewnej etyki, to nie chciałbym odpowiedzieć na pytanie. Których aktorów yy, miałeś przed sobą? Yy, to tym bardziej. Yy, rzeczywiście są osoby, które z większą wprawą mogą prezentować siebie na zewnątrz zgodnie ze swoją wizją życia. I wtedy mamy dużą trudność. Zdarzyło mi się, że nazywając to, dając sobie i tym Państwu odrobinę czasu, żebyśmy zobaczyli, co się dzieje, z jakiego powodu mm -hmm. utknęliśmy. Bo chodzi o to, że kiedy nie jesteśmy autentyczni, nie ma możliwości, żebyśmy się rozwinęli w tym procesie. To dryfujemy. No, chodzimy na te spotkania, one się odbywają. Trwają ileś, ale nic to nie, nie przynosi, nie ma żadnego efektu. To też jest taka informacja zwrotna dla, dla uczestników tej terapii, również, żeby się zastanowić, dlaczego tak jest. Bo nie może tak być, że my uczestniczymy w jakimś procesie i to kompletnie nic nie przynosi. Natomiast terapeuta również powinien zadać sobie pytanie, o co chodzi? Dlaczego my w ogóle nie możemy, że tak niby rozmawiamy, ale to nie ma żadnej autentyczności, nie trafia nic, nic nie porusza. To powinno być to wtedy nazwane. Zatrzymujemy się i mówimy, yy, 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 co się dzieje. Psychoterapeuci pracują z różnymi osobami, różne zawody. No, i teraz możemy sobie wyobrazić, że przychodzi do gabinetu sędzia, który ma pewną, o, pe pe pewien o. sposób bycia, no i sądzi, lub zarządza. I to znowu psychoterapeuta empatycznie powinien konfrontować, nazwać to, co się dzieje, i zapytać, czy jest zgoda na to, żebyśmy jednak się skoncentrowali na tym, że proces terapeutyczny prowadzi terapeuta. Chociażby. Czyli y, trzeba powiedzieć, że to jest rola wymagająca pewnej, pewnego doświadczenia życiowego, ale też y, gotowości do. Empatycznej konfrontacji. Psychoterapeuta pary, pracujący z parą, powinien umieć nazywać, nazywać rzeczy po imieniu, powinien umieć powiedzieć, chwileczkę, to co się tutaj zadziało, nie może się zadziać, na, na przykład. Mhm. Więc jest to bardzo trudne, nie ma żadnej gwarancji na to, że mm, powiemy na pewno ta para na którymś spotkaniu była całkowicie autentyczna. Nie wiemy kiedy się to zadzieje, ale zazwyczaj, jeśli ludzie się decydują na y, terapię pary, i dzieje się to z ich, jakby za ich zgodą. Na podstawie ich decyzji. tak Nie jest to na przykład że chcą tak. no, liczą, że to coś da. Bo czasami jest tak, że ktoś ich odsyła. Czyli, że na przykład sąd mówi, że musicie pójść tak, tak. na jakiś taki proces czy mediacyjny, czy psychoterapeutyczny, wtedy jest gorzej, ale jeśli dorośli ludzie dochodzą do wniosku, że źle się dzieje i że jeśli nie pójdziemy na terapię, to, to stracimy siebie, stracimy te relacje, to wtedy zazwyczaj nie ma przynajmniej intencjonalnej gry. nie, nie a tak, że ludzie przychodzą i, mm, i manipulują. Oczywiście zawsze gramy, bo, bo znowu idziemy do jakiegoś obcego człowieka i, no, i chcielibyśmy trochę lepiej wypaść. I To jest naturalne. Natomiast to nam, taki sposób, taka jakby troska o to, żeby dobrze wypaść, nie jest przeszkodą w tym, żebyśmy byli autentyczni. Panie doktorze, Armenie, uczciwie, jaka jest skuteczność na przykład. Twojej pomocy w, no, w na przykład uniknięciu rozwodu. Przychodzi para, która jest na dobrej drodze do rozstania, do rozwodu z nadzieją, że może to ostatnia szansa. No, Zadajesz ja tego yy, trudne pytania dzisiaj, więc yy, żadna. Chodzi o to, że celem psychoterapii pary nie jest to, żeby ludzie się nie rozwodzili. Mhm. I to jest coś, co powinno paść od razu podczas pierwszej konsultacji, bo być może od tego jest ksiądz. Ale cel psychoterapii jest taki, żebyśmy mogli w odpowiednich warunkach przyjrzeć się temu, co się w nas dzieje. Zresztą w tym filmie, też w, w końcowym fragmencie, pięknie widać, yy, można sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego oni się pobrali. To znowu nie, nie zdradzając szczegółów, można sprawdzić to, co to. Dl, dlaczego no w ogóle. Tutaj w ogóle w tym filmie mamy suspense? To znaczy, naprawdę tak. na końcu jest pełne zaskoczenie. I właśnie dlatego tak staramy się tego nie wyjaśnić, bo ono jest rzeczywiście pełne i zmieniające ca wszystko, co myśleliśmy. Do, do... I tu znowu, gdybyśmy doprosili do rozmowy pary, które rzeczywiście zmagają się z kryzysami, to każdy z nich miałby też bardzo dużo wartościowej treści do, do, do tego, właśnie, co ta psychoterapia pary robi, a czego nie robi. Słowem, nie jest to tak, że mamy ryzyko rozwodu, więc pójdziemy na psychoterapię no i unikniemy tego rozwodu, choć tu trzeba powiedzieć, że bardzo często jest to powód lub taka wizja, jakaś mhm. fantazja z którą ktoś się zgłasza do gabinetu, bo zgłasza się mhm. z pytaniem, proszę coś zrobić, bo kolega powiedział, że pan jest świetnym psychoterapeutą, bo moja żona chce się rozwieść. Mhm. I, i, I to nie jest tak, że psychoterapeuta powie, no dobrze, to weźmiemy się do roboty i celem jest to, żebyście się państwo nie rozwiedli. W żadnym wypadku. Celem psychoterapeuty i psychoterapii jest to, żeby się ci ludzie przyjrzeli sobie z różnych punktów widzenia i odpowiedzieli sobie na pytanie, czy chcą ze sobą dalej być. Jeśli tak, to żeby znaleźli to, co ich połączyło. Jeśli nie... Tu, żeby się rozstali. To znaczy, celem psychoterapii pary jest to, żeby się ludzie nie krzywdzili. A jeśli jest jeszcze w tym systemie rodzinnym są dzieci, to, to tym bardziej, żeby nie robić błędnego koła, nie, mógł, nie multiplikować czegoś, co jest krzywdzące dla całego systemu rodzinnego, ale na przykład sensownie się rozstać. Ale bardzo często Ludzie dochodzą do wniosku, na początku, mając takie niezbyt stabilne pobudki, na przykład, no, ja już nie chcę z nią być albo z nim być, no ale są dzieci. No, więc przyszliśmy na tą terapię. I na pierwszy rzut oka wygląda to tak trochę no, jako pobudka, słaba. No, dobro dzieci to nie jest słaba pobudka. Ale jeżeli mielibyśmy być wyłącznie ze względu dla dzieci w związku i się kłócić, obrażać, poniżać, to to dla dzieci jest dużo gorsze niż tak. gdyby ci rodzice byli rozwiedzeni. Ale może się okazać, że to jest tylko jakaś powierzchowna, taka okładka, z którą wygodnie pójść do terapeuty, no, żeby nie, 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 jakoś nie odsłonić się za bardzo, ale w gruncie rzeczy chcielibyśmy być ze sobą, a te dzieci są, jakby takim bardzo poważnym powodem, dla którego chcemy dwa razy się zastanowić, nim podejmiemy decyzję o rozwodzie. I wtedy, kiedy dochodzi do już takiego sensownego procesu terapeutycznego, nagle się okazuje, że to wcale nie jest jedyny powód, że jest wiele powodów, dla których chcemy ze sobą być, ale też mamy wiele problemów, z którymi nie wiemy, co robić. No to ostatnie pytanie jeszcze, bo kiedy oglądałem ten film Terapia dla par, przypominam hiszpański. Zastanawiam się, czy. Te sprawy, które są tu pokazane przez hiszpańskiego scenarzystę, odegrane przez hiszpańskich aktorów, są takie same jak u nas. Krótko mówiąc, czy są jakieś różnice obyczajowe, kulturowe? Czy u nas jest tak samo jak tu na filmie, czy inaczej? Myślę, że zdecydowanie jest tak samo. Co prawda, Hiszpania jako katolicki kraj. No, Polska też jest katolicka. Ale, ale jest zupełnie inaczej podchodzi do kwestii moralności tak zwanej. To znaczy Hiszpania ze względu na swoją historię i na to, co Kościół zrobił, jaką rolę odegrał w... w, w, w no, się z, z faszystami. Dokładnie tak. To to spowodowało, że postrzeganie kościoła w Hiszpanii jest zupełnie inne, szczególnie jeśli chodzi o prawa kobiet, mniejszości seksualnych i tak dalej. W tym kontekście Hiszpania jest daleko dalej, jeśli chodzi o dążenie do, do, do wolności. Natomiast jeśli chodzi o statystyki dotyczące przemocy domowej, jeśli chodzi o takie seksistowskie podejście do życia, jeśli chodzi o rolę kobiety, czy, czy to jak jest postrzegana kobieta, to jesteśmy... Bardzo, bardzo, bardzo podobnie. Ja bym nawet powiedział, że gdybyśmy te problemy nanieśli na społeczeństwo w Szwecji, to również to byłoby użyteczne, ale równie dobrze w Turcji muzułmańskiej. Czyli chodzi o to, że pewna, pewien sposób myślenia mechanizm. mechanizm i, I szalenie ważna rzecz, y, istotna w terapii pary w ogóle y, mianowicie to, jak, są, jak władza jest rozłożona w związku. Chodzi o to, że ten film tak naprawdę jest o władzy. I o tym, jaka jest proporcja w związku. I psychoterapeuta powinien to pokazać, a następnie dać tym ludziom możliwość, żeby, żeby to rozłożenie władzy było świadome, a nie nieświadome i zgodne z ich oczekiwaniami, oczywiście. Czy w tej sytuacji punktujemy film, czy to nie ma znaczenia, czy on się nam podoba, czy nie? Myślę, że nie ma znaczenia, czy nam się podoba, czy nie, ale jeśli zmagamy się z jakimiś kłopotami relacyjnymi, jeśli zmagamy się z przemocą, i to może być przemoc na przykład emocjonalna, to warto obejrzeć ten film, żeby y, nie dlatego, żeby mieć jakieś doznania artystyczne, ale dlatego, żeby zastanowić się, na jakie aspekty ja powinienem zwrócić uwagę, jeśli chodzi o mój kłopot relacyjny. Bo może się okazać, że ten film będzie świetnym wstępem do tego, żeby rozważyć y, konkretne działania związane z relacją, na przykład psychoterapię pary albo... W albo jakieś inne aktywności. I na tym polega, proszę Państwa, klasyczna kinoterapia. Dr. Armen Mehakian, dziękuję Ci bardzo, a mówiliśmy o filmie Terapia dla park, który jest do obejrzenia w kinach. Zapraszam teraz na trybunał recenzyjny, czyli o filmie będziemy mówili teraz trochę tak jak w sądzie. Ja będę oskarżycielem, a obrońcą filmu będzie Maciej Satora z Filmu Webu. Cześć. cześć. Cześć Tomku. Będziemy y, omawiali film pod tytułem Kod zła, który ma dziwny tytuł po polsku i to jest moje pierwsze zastrzeżenie. Jak można przetłumaczyć y, Long Legs, to tak się nazywa ten film w oryginale, na Kod zła? Czy ty to rozumiesz? Nie, nie mam, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Zwłaszcza, że Longlex to jest y, też ksywka, y, jakiś, jakiś pseudonim Nicolasa Cage'a w tym filmie, w związku z czym w wielu takich sytuacjach przecież zostawiano tytuły oryginalne. Wydaje mi się, że Kot złota to jest taki film, który po prostu dla widza który przychodzi do kina na horror, od razu kojarzy się z gatunkiem. Chociaż z drugiej strony Kodzła to jest taki niezapamiętywalny w ogóle tytuł. Mam wrażenie, taki... że 30 takich filmów już no Ja to samo, że ja już to widziałem przecież. A wiesz, jaki tytuł dali Rosjanie? Bo oni też zmienili tytuł. I tam jest kolekcjoner dusz, no już w tłumaczeniu na polski. I to już chyba wolę ten Kodzła, szczerze. To Kodzła chyba tak. Jest trochę lepszy, no ale już powiedziałeś, że to jest horror i powiedziałeś, że Nicolas Cage jest tutaj atrakcją. On jest nie tylko twórcą, no nie chcę powiedzieć głównej Roli, ale ważnej, bardzo kluczowej roli. O, tak. Tytułowej. Tytułowej, ale także producentem. No i wie, najwięcej zarobił, bo budżet tego filmu to było 10 milionów mniej więcej dolarów, z czego ponad połowa to była garza Nicolasa Cage'a. No więc dobrze i niedobrze, reszta musiała się z tym pogodzić. No ale teraz pytanie podstawowe. Na ile ten horror jest horrorem strasznym? Bo. Robiono y, y, eksperymenty. Zanim jeszcze film został wypuszczony, to te takie kluczowe sceny były pokazywane publiczności i mierzo mierzono stopień przerażenia. I ciekaw jestem, jak myślisz, y, jakie były efekty? Mm, no tylko kluczowe sceny. Wydaje mi się, że, że one nie mogły, mogły nie przestraszyć publiki jakoś tak, powiedzmy, do kości, bo to jest też taki horror, który buduje napięcie bardzo konsekwentnie przez cały film. To znaczy, wydaje mi się, że oglądanie go właśnie w jakichś wyrywkach nie będzie robiło takiego wrażenia. Co jest zresztą jakoś wpisuje się w metodę Ozguda Perkinsa w ogóle. Jego film. Reżysera. Tak, tak, reżysera. I scenarzysty. Tak. No, i syna Antonego Perkinsa. Sławnego aktora, którego pamiętamy z Psychozy. No, między innymi. Między, między innymi z Psychozy. Tak, no, w ogóle wielki aktor. Ale to jest taki reżyser, który. chociażby w tym swoim netflixowym filmie, który nie miał polskiego tłumaczenia, czyli I Am the Pretty Things That Live in the House. To też jest taki film, który właściwie w oderwaniu od jakby całości zupełnie nie straszy. Dopiero to takie bardzo spokojne dawkowanie napięcia sprawia, że czujemy jakąś podskórną grozę. No, ale to, też dyskusja na temat straszności tego filmu czy nie, e, chyba wymaga jakiegoś takiego rozróżnienia pomiędzy przerażeniem, a jakąś taką nastrojowością. E, ja wybieram horrory, które straszą przede wszystkim nastrojowością. To, to, to mnie... To ten jest straszy nastrojowością, w twoim zdaniu? Tak mi się wydaje. No nie ma tu scareów, nie ma tu takich pojedynczych... E... No, ale jest takie, że się wbijasz w fotel i, i boisz. Czy ty się w ogóle niczego nie boisz? <noise> nie, no ja na tym filmie boję się strasznie. To znaczy, po zobaczeniu tego filmu widziałem go kilkukrotnie. E, za pierwszym razem e, trzy razy sprawdzałem, czy na pewno drzwi są zamknięte, i sprawdzałem wszystkie kąty, czy tam jakaś rogata pytyna nie wystaje. Aha, a widzisz? E, no. A tam krąży wokół nas. A jak było, jak było z tym, e, z, z tym testem? Jak No się więc bawii? właśnie test wykazał, że właśnie ludzie się boją, tego mm. Nikolasa Kejcza, którego od razu powiedzmy, trudno rozpoznać w filmie, ponieważ on jest w bardzo mocnej charakteryzacji. O tej charakteryzacji chciałem ci powiedzieć, bo tu gra główną rolę tak naprawdę e, Majka Monroe. Mm -hmm. e, świetnie gra, moim zdaniem. No, fenomenalna aktorka. I ona słuchaj e, została poddana straszeniu. I mam zresztą wątpliwość, to odpowiedź, czy ty byś się jako przedstawiciel młodego pokolenia na coś takiego zgodził. Mianowicie, przed pierwszą sceną z Nicolasem Cage'em trzymano ją w całkowitej ciemności, żeby nic nie mogła zobaczyć i żeby nie mogła zobaczyć, jak wygląda Nicolas Cage w charakteryzacji. I potem e, rozpoczęto, puszczono kamery i dopiero światła się zaświeciły. Ona pierwszy raz zobaczyła go i zrobiła... Do... Tak się przeraziła i badano jej puls. Uh -huh. Który skoczył ze 70 do 170, bo chciano, żeby jej przerażenie było prawdziwe. I teraz jest pytanie: Ty jesteś generacja Z, taka dobra generacja, taka, żeby było miło, i wiesz, i porządnie, i uczciwie, i równo, i w ogóle czy takie numery na planie filmu ty popierasz? Wydaje mi się, że Majka Monroe musiała się na to zgodzić. To znaczy oni Nie, ona nie wiedziała, że tak jest. A, nie tak miała będzie. pojęcia. Nie, no to trzeba Dlatego było... się tak przestraszyła, no co ty jakby wiedziała, to by Trzeba by, trzeba by zapytać pewnie aktorki, chociaż wydaje mi się, że Michael Monroe to jest taka aktorka, która trochę niczego się nie boi. To znaczy ona tą karierę ma dosyć bogatą, ale jakoś tak pominiętą przez główny nurt. W tym mhm. sensie, że ona przede wszystkim gra właśnie w takich bardziej ambitnych, trochę bardziej niszowych horrorach, stąd ją znamy. Przede wszystkim karierę zaczęła przecież w Coś za mną chodzi, czyli pierwszym filmie, który rozpoczął jakiś nowy trend w tym mhm. gatunku. No więc wydaje mi się, że to, jest, że to jest taka osoba, która lubi się przestraszyć też i i, i tą, tą grozę sobie głęboko ceni. Więc wydaje mi się, że akurat ona mogła być zadowolona z budowania tej, tej prawdziwej grozy. No więc ona jest zadowolona na pewno z efektu, bo film jest no, na pewno wiesz, w box już amerykańskim bardzo wysoko i wygląda na to, że będzie bardzo dużym sukcesem. No, w pierwszego dnia zwróciły się wszystkie koszty. I nie pierwszego weekendu, tylko pierwszego dnia pokazywania już te 10 milionów wróciło do producenta. Więc na na pewno będzie sukcesem. No i wśród wielbicieli horrorów jest uważany za horror nareszcie prawdziwy, nareszcie taki właśnie, gdzie się można bać. Czy Ty to potwierdzasz? No tak, no, w, w, jak, jak już wspomniałem wcześniej, ja byłem absolutnie przerażony, ale też no, właśnie wynika to z tego, jak ten film bardzo mądrze dawkuje to napięcie, bo od, odnajduje jakąś, jakiś wspólny mianownik w jednocześnie estetyce horroru i jednocześnie estetyce kryminału, którym przecież również jest. Pamiętam, że sam ze znajomymi długo zastanawialiśmy się nad tym, czym tak naprawdę jest ten film. To znaczy, patr patrząc na niego od góry, na jakąś taką strukturę, no to, to jest tak naprawdę dreszczowiec taki trochę w klimacie milczenia owiec. To znaczy, e, mamy młodą, ambitną agentkę, która chce schwytać e, mordercę. No i mamy tego mordercę, który jakoś tam stara się przed nią e, uciekać, chociaż jest w jakiejś takiej ciągłej, ciągłej grze z nią. E, Cały czas dawkuje informacje. E, ona ma też jakieś, powiedzmy, żeby nie spoilerować, jakieś niejasne połączenie z nim. Więc... No tam jest to mieszany szatan. Tak. I cały czas czujemy tego szatana, myślimy o nim i, i to jest, no, szatan krąży nad nami. I w tym w sensie jest to całkowity horror. Tak. I trochę nawet mi się przypominała polańskiego film, który był też takim bardzo horror, horrorowym, czyli dziecko rozmery. Choć ja tam się bardziej bałem, bo to wszystko było konsekwentniej niewyjaśnialne takie do końca, a tu jest moim zdaniem trochę za dużo wyjaśniane. Hmm. Ale chyba pod koniec głównie. No właśnie pod koniec. Więc, więc trochę się o to nie pospieramy, tak mi się wydaje właśnie ze strachu przed, przed ewentualnymi spoilerami, ale wydaje mi się, że pomimo tego, że ten film pewne rzeczy wyjaśnia, to jednak on pozostawia bardzo dużo jakichś takich porozmieszczanych smaczków, które można sobie jakoś nawiązań tak później dekodować. Tak. Z jednej strony nawiązań do innych filmów, z drugiej strony to, jak operuje tekstem Apokalipsy Świętego Jana regularnie. Te wszystkie numery, które m, można sobie jakoś tak później gdzieś tam poskładać. Czyli rozkodowywanie tego szyfru, którym posługuje się morderca. Ja właściwie przez ostatnie kilka dni nic nie robię, tylko próbuję to jakoś dekodować, wracając do starych Żartujesz. filmów. Czyli wstawia się w pozycji tej głównej bohaterki? Tak, bo czuję, że, bo czuję, że wszystkiego jeszcze, jeszcze nie rozszyfrowałem. No jedną z takich rzeczy jest chociażby to, że główna bohaterka Michael Monroe nazywa się Lee Harker, no co jest bezpośrednim odniesieniem do miny Harker z, tak. z Draculi Brama Stokera. No i po wróceniu sobie po latach do tej wersji Francisa Forda Coppoli, no widzę bardzo dużo jakichś takich połączeń, które dodają też do tego filmu. Właśnie to połączenie bohaterki Longlegs, granej przez Mikey Mondrau z Nicolasem Cage'em jakoś odbija się w tym połączeniu pomiędzy Miną Harker z Drakuli a właśnie Draculą. Że jest tam coś takiego niewyjaśnionego. Trochę medium, trochę jakaś taka psychologiczna rozgrywka, trochę być może jakieś takie dziwnie wykręcone, wy dziwnie wykręcone napięcie między nimi, powiedzmy na styku jakiegoś, jakiejś takiej fascynacji. Myślę, że tam jest bardzo dużo rzeczy, do których można sobie które można sobie odgrzebywać, i ja wiem, że jakaś taka ogólna recepcja tego filmu jest taka, że właśnie, a wszystko jest jasne, wszystko na koniec jest wiadome, w ogóle nie została żadna tajemnica, ale wydaje mi się, że ta tajemnica jest tylko trochę z innej strony. Poczekaj, bo teraz główny moment mojego oskarżenia będzie. Tak, ja mam zastrzeżenia do drugiej części, tej, nazwijmy trzeciej części filmu, czyli końcówki. I one są dalej idące, ponieważ ja uważam, że nagle ten film z horroru, którym był, a na początku zaczyna się świetnie. Ja jestem tak wciągnięty, myślę sobie, o, wow, to od milczenia owiec czegoś takiego nie było. Potem jest dobrze, 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 już nie tak dobrze, ale dobrze, dobrze. A na końcu jest nagle z horroru groteska. Groteska jest, że ja zaczynam się <laughs> uśmiechać z mamusią, już to wszystko wytłumaczone, takie wszystko porządnie, o co to chodzi. I myślę sobie, ale zaraz, ja już nie tylko się nie boję, ja już zaczynam tak sobie trochę kpić w myślach z tego. Hmm. No, wiesz, wydaje mi się, że to jest w ogóle jakaś taka metoda tej nowej fali horroru, która została rozpoczęta przez coś, za mną chodzi. Amerykanie dalej spierają się co do. Nazwy tego gatunku. Jedni używają elevated horror, czyli jakiś taki powiedzmy, wyniesiony horror, e, wyniosły horror może to jest lepsze w sumie określenie. Inni mówią art horror, e, od art house'u oczywiście, e, ale, ale widać, że w amerykańskim horrorze dzieje się coś bardzo interesującego hmm, jakiś jak, zupełnie inna próba podejścia do tego gatunku. I mówię o tym, dlatego że jednym, jeden, jednym z przedstawicieli tego gatunku jest oczywiście Osgood Perkins, ale innym jest Jordan Peele, reżyser nie, między innymi, albo Uciekaj, albo, um, albo As. Tak to, to chyba nie było tłumaczone w Polsce. Jordan Peele, który regularnie mówi o tym, że dla niego, z perspektywy reżysera, jedyną różnicą pomiędzy komedią a horrorem jest wykorzystanie dźwięku i muzyki. Um, I w jego filmach to widać regularnie. To znaczy, on regularnie pozwala sobie na, na żarty, pozwala sobie na. Na jakąś zgrywę z konwencji, na przełamanie trochę, trochę tego nastroju. No i Osgut Perkins, który jest jego dobrym przyjacielem, wydaje mi się, że też to trochę od Jordana Pila zapożycza. Zresztą reżyser tego filmu w jednym, jako jeden ze swoich najważniejszych inspiracji do tworzenia Kodu Zła. Wspomina o Omenie i wspomina o Omenie nie z perspektywy właśnie tych rozwiązań horrorowych, a z jakiejś takiej ukrytej groteski, która jest w tym filmie. No i w Kodzie Zła też pojawiają się jakieś takie momenty humorystyczne, e, wydaje mi się, regularnie. I dla mnie to działa. Znaczy, ja rozumiem, że to może zostać odebrane groteskowo, ale ten film tak kapitalnie buduje klimat, że ja tych ostatnich scen, na tych ostatnich scenach też e, boję się, powiedzmy, do, e, do kości. Czyli <laughs> krótko mówiąc, to co dla mnie było wadą, dla ciebie jest zaletą. Tak. No przyjmuję. A teraz powiedz mi tak, czy ty wiesz, co to jest za numer telefonu? Czytam numer. 458-666-4355. Nie jest to numer mojej mamy na pewno. <laughs> Te w środku nie jest przypadkowe, jak się domyślasz. To jest, słuchaj, numer telefonu, który założyli producenci filmu Kod Zła. Możesz sobie, będąc w Stanach, zadzwonić uh -huh. na ten numer i odbierze telefon Nicolas Cage, ale w roli long legs i przekaże ci komunikat tak straszny, tak przerażający, że nigdy go nie zapomnisz i będziesz się trząsł na wspomnienie tego, tej rozmowy czy tego, co usłyszałeś w telefonie. To jest jako część kampanii marketingowej filmu zrobione. Czy to jest etyczne, słuchaj. Tak, nastraszyć ludzi, żeby, żeby nie mogli tego już nigdy zapomnieć. Kurczę, bombardujesz mnie ciężkimi ideologicznymi pytaniami. tutaj. I no za... bo wiesz, film, filmem ma życie, życie. Nie, no jasne. Ja, ja bardzo doceniam tą kampanię promocyjną tego filmu. To znaczy, wydaje mi się, że dawno czegoś takiego nie widzieliśmy. I nie mówię tu tylko o tym numerze telefonu, o którym wspomniałeś, co jest bardzo kreatywnym w sumie rozwiązaniem. A te 666, no to też szatan. Tak, ale, ale producenci tego filmu też postawili własną stronę internetową, gdzie dało się pobierać. Jakieś dokumenty, które trzeba było też ręcznie dekodować, żeby Ale dostać. A ty dekodujesz to. Tak. Warsztaty że... założysz niedługo, pewnie, dekodowania kodu zła. No, więc, więc z jednej strony to, o czym rozmawiamy teraz, yy, z drugiej strony to, że przecież. Yy, producenci tego filmu ukrywali bardzo pieczołowicie wizerunek Nicolasa Cage'a. Nie pokazywał tak. się na żadnych zwiastunach, tak. na żadnych fotosach z filmu. E, na, na trzymali, trzymali go w, w tajemnicy. I to jest taki bardzo mądry marketing, który buduje zainteresowanie filmem e, na jakąś w ogóle niebotyczną skalę jeszcze przed jego premierą. No przecież tak w sumie było w przypadku tego filmu, że wszyscy byli podekscytowani. Wszyscy chcieli wiedzieć, jak ten Cage wygląda, jaki to jest film. E, jeszcze nie było pierwszych recenzji, a już, a już te zwiastuny aż tak bardzo przemawiały do ludzi, że zastanawiali się nad tym, czy, czy to będzie roku, czy jednak, czy jednak jakaś wydmuszka. No i, i jak widać, ta kampania marketingowa całkiem się opłaciła, bo, no bo finalnie, jak mówisz, ten film zwrócił się pierwszego dnia. No, takie rzeczy rzadko się dzieją, nawet w takim gatunku jak horror, który zawsze się sprzedaje. No to jednak to jest, to jest spore osiągnięcia No poza tym on się trzyma cały czas w zestawieniach i, no, i robi każdego dnia świetne wyniki. Mam jeszcze jedną wątpliwość dotyczącą filmu. Akcja rozgrywa się w latach 90. Przypomina nam o tym na przykład zdjęcie Clintona w, w komisariacie czy, czy w, w, na, na policji. I po co to jest zrobione? Dlaczego lata 90.? Z tego co pamiętam, bo ja pamiętam lata 90, to był czas, kiedy w Stanach była taka histeria. Dotycząca satanizmu. I ten satanizm był traktowany bardzo poważnie, że on jest wśród nas, są wyznawcy szatana, są, są, oni są niebezpieczni, bo mordują i tak dalej. Czyli mamy tutaj oczywiste odwołanie, wiesz, nie do fikcji, tylko do pewnej rzeczywistości społecznej, która wtedy miała miejsce i, i mamy odgrzewanie tamtego klimatu. Czy ty wierzysz w szatana? <laughs> Najpierw ideologiczne pytanie, teraz światopoglądowe. E, czy czy wierzysz. Czy, na pewno wierzę w szatana w tym filmie i na pewno wierzę w obiektywne zło. E, ale czy, czy wierzę w, w jakąś taką wyrogatą postać? No nie wiem, to jest, wiesz, trudne pytanie, ale to jest ciekawe, że, że zaczynasz od tego umiejscowienia akcji, bo. Ja sam robiłem wywiad z Ozgudem Perkinsem właśnie przed premierą tego filmu i też nie dawało mi to spokoju. Co ale też, widziałeś go osobiście? Czy... To, był zoom, to zoom. był zoom. No niestety, w takim gorącym okresie ciężko, ciężko byłoby pewnie inaczej, ale też nie dawały mi spokoju te lata 90. Zastanawiałem się dlaczego. Znaczy, taka decyzja nigdy nie, nie bierze się z przypadku, i Osgud Perkins powiedział w tym wywiadzie, że. Że to, że to miało być takie mrugnięcie okiem do fanów Milczenia Owiec. To znaczy, że e, zobaczcie, to, to był są. Ten czas. Tak, zobaczcie, tutaj mamy e, w, taki trochę demoniczny kryminał, więc Milczenie Owiec, więc Bill Clinton. On też mówi o tym, że, e, że akcja Milczenia Owiec dzieje się w 1992 roku i tak też miało być w pierwotnej wersji scenariusza, ale nie mógłby znieść widoku Georgia Busha e, patrzącego na niego z każdej <laughs> strony, więc przesunął jeden rok, żeby już, niech już będzie ten Clinton przynajmniej. E, no więc wydaje mi się, że to jest takie właśnie czyste to estetyczne odniesienie, które, które ma rozbudzić w widzach, jakieś takie takie aha, dobra, jakby znam to, kojarzę, tak, już tak. wiem czego się spodziewać. No ale finalnie i tak ten film jakby um, komplikuje te nasze emocje, które dotyczą Milczenia Owiec. Właśnie tym pojawiającym się chyba w tym filmie z 30 razy szatanie gdzieś tam tak. wystającym za okna, z, z kątów, z lasu, z cienia, wystawiający tylko, tylko swoje rogi. Jest to jednak trochę in, inne kino, i to jest jakiś taki powód mojego szerszego uwielbienia dla, e, dla kodu zła. To znaczy, że to jest film, który jest zbudowany z bardzo znajomych klocków, które widzieliśmy już w kinie tysiące razy. To znaczy, jest opętana lalka, jest morderca seryjny, za którym podąża agentka. E, właśnie jest diabeł, e, są, są drewniane domy, są sceny masakry, jest opętanie. Jasne domy, białe. Domy. Tak, ale on wszystkie te klocki układa w jakiś taki zręczny sposób w coś, czego ja jeszcze jednak w kinie nie widziałem. Przynajmniej, a przynajmniej w coś, co sprawia, że czuję się w kinie tak, jak się jeszcze w kinie nie czułem. No to teraz będziemy podsumowywali. Nasze oceny filmu Kodzła, zła zaczynaj. Dla mnie to jest 9, dziewięć na 10 głównie dlatego, że nie pamiętam kiedy ostatnio i w horrorze, i w kryminale widziałem dzieło, które było tak, tak spełnione, jak, jak Kod zła. Ja też lubię bardzo ten film. Początek. Uwielbiam, koniec. Takie właśnie, mam trochę wątpliwości. Dałem 7 na 10, więc średnia z naszej rozmowy wynika 8 na 10, czyli chyba najwyżej, prawie najwyżej z tych wszystkich rozmów, które tutaj były, oceniamy film kod zła, czyli polecamy. Tak, warto się przejść i przede wszystkim do kina, no, bo ten film jednak e, nie zrobi tak dużego wrażenia. Oglądany później po kilku miesiącach w domu, tak myślę. Maciej Satora, debiut w, w zeroekranowym. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Czas na kasę. Podsumujemy, ile pieniędzy, a właściwie na które filmy wpłynęło najwięcej pieniędzy za bilety sprzedawane do kin, bo tylko box office dotyczy oglądania filmów w kinach. Zaczynamy od Stanów Zjednoczonych. Tam z reguły wszystkie nowości są jako pierwsze notowane. W USA na pierwszym miejscu gru i minionki pod przykrywką. Na drugim miejscu kot zła. Horror, który robi naprawdę karierę. Na trzecim miejscu w głowie się nie mieści dwa, czyli przebój, przebój tego lata. Na czwartym miejscu ciche miejsce, dzień pierwszy. No i na piątym miejscu zabierz mnie na księżyc. Nowość. Teraz rozszerzamy naszą perspektywę i sprawdzamy kasy kinowe na całym świecie. I tu te rynki azjatyckie pojawią się ze swoimi propozycjami. Na pierwszym miejscu jednak, tak samo jak w Stanach Zjednoczonych, gru i minionki pod przykrywką. Na drugim miejscu ciągle w głowie się nie mieści. A na trzecim chiński film A Place Cold Silence. Na czwartym kod zła czyli horror trzyma się bardzo mocno na całym świecie. No i na piątym ciche miejsce, dzień pierwszy. No i teraz będzie challenge, ciekawe, czy zgadniecie, co jest na pierwszym miejscu w Polsce. Polskie kina, które też walczą latem z upałem yy, klimatyzacją. Ponieważ wielu widzów mówi: "Ach, jaki upał, nie do zniesienia. Trzeba gdzieś pójść, żeby się ochłodzić. O do kina chodźmy. W kinie jest taka świetna klimatyzacja. Jest to szansa dla kin. Czym przyciągają? Na pierwszym miejscu ciągle w głowie się nie mieści dwa, a na drugim miejscu kod zła, czyli przebój naszego dzisiejszego programu. Na trzecim wieczór kawalerski, polski film. Na czwartym <laughs> w głowie się nie mieści. Harry Potter i komnata tajemnic." No, stary film wyciągnięto i z okazji wakacji przypomniano świetnie, świetnie, ale co to znaczy yy, na temat nowych filmów? Co to nam mówi? Mówi nam, że słabo z tymi nowymi, skoro Harry Potter na czwartym miejscu polskiego box a na piątym marka Noego Ahoj przygodo. No, repertuarowo to tak słabiutko w polskich kinach. Trzeba coś zrobić, żeby było lepiej. W Stanach, na świecie jest lepiej. To już wszystko. Dzisiaj bardzo dziękuję za to, że obejrzeliście zero ekranowe. Zapraszam za tydzień. To masz raczek Partnerem głównym kanału Zero jest RocketJobs.pl. Portal z tysiącami ofert pracy z jawnym wynagrodzeniem. Odkryj kino, które wychodzi poza ramy. Philips Amilight TV. Wizjoner. Typuj wyniki w darmowej grze i zgarnij nawet 150 tysięcy złotych. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.